Mateusz Kaniowski, Sławomir Peszko, witam. Witam serdecznie. I czas poznać oficjalne stanowisko federacji. Co się stało z Pawłem Bombą, że jutro nie zawalczy? No to są jego sprawy prawne, których bardzo nie chcieliśmy, bo Paweł bardzo mocno pokazał się i na konferencjach, i na roście, i na pewno wielu was, kibiców, oczekiwało właśnie jego walki. Jest nam bardzo szkoda, że nie zawalczy tej walce, ale na tą chwilę nie możemy Pawła mieć u siebie. Za to mamy szybkie zastępstwo mojego dobrego kolegi, do którego zadzwoniłem i prosto z Wrocławia przyjechał do Warszawy na ważenie. Był w treningu, także jest trochę przygotowany, jest to Błażej Augustyn. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest sportowiec i piłkarz, mój dobry kolega z szatni. Więc jest jak jest, podchodzimy do tego na spokojnie, mamy już przygotowaną całą kartę walk. Jest duża ta karta walk, no ale będzie też dużo emocji w nich. Kurczę, boli, co? Że takie dał show nam Bomba na konferencjach, na programach i nagle dzień przed galą. To na pewno boli, a na to już na koniec nie mamy wpływu, tak? I patrzymy do przodu. Tak jak mówiłem, czekamy na rozwój sytuacji. Kibiców jedynie co mogę zapewnić, że Bomba będzie w naszej federacji, jak wszystko będzie po jego myśli. I tego mi właśnie szkoda was przede wszystkim, bo setki tysięcy z was chciało zobaczyć pojedynek Bomby i nagle zamknięcie go dzień przed galą w moim odczuciu no bez sensu. No tak jest, no Bomba przecież był od kilkunastu tygodni przecież i w Gdańsku i wszędzie, aż to nagle w dzień przed galą takie wydarzenie, to nas też trochę lekko zdziwiło, no ale tak jak mówię, no patrzymy do przodu, jesteśmy krótko przed galą i już żyjemy naprawdę tym, co się tam wydarzy. I teraz zamiast tego jest Błażej Augustyn, a oprócz tego jest ogłoszona walka Cios kontra Łukasz Magikal. No już widziałem komentarze ze strony Prime'u, że dlaczego bierzecie zawodników, którzy są z nim podpisani? Nie, nie, to nie jest tak. Ci zawodnicy przyszli do nas jako wolni zawodnicy. Oni to nam powiedzieli głośno i wyraźnie i dlatego ich zakontraktowaliśmy. Nikogo nie podkradamy, nikogo nie zabieramy z innych federacji. Ich opinie wysłuchaliśmy i wedle prawa podpisali z nami kontrakty. Adrian Cios, wywiad już macie na moim kanale, powiedział coś podobnego, właśnie w sensie, że kontrakt od teraz nie wiąże i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Prime sądzi inaczej i uważa inaczej i właśnie jest to na Instastory federacji, więc to też pytanie, jak to wygląda naprawdę. No tak, tylko ja dwa słowa. Nie obserwuję ani Prime'u, ani Instagrama tej organizacji. My totalnie nie interesujemy, robimy swoje, idziemy swoją ścieżką. To, że ci zawodnicy przyszli sami do nas i się zgłosili i my ich zakontraktowaliśmy, no to wyrazili oni swoje słowo, że są pewni, że ich z nikim nie wiąże. Okej, rozumiem. Jutro już to wielkie wydarzenie, a właściwie to dzisiaj, bo wrzucam ten wywiad dla was rano, moi drodzy. Dużo się wydarzyło przez te ostatnie dni i kurde, i ninja, i Bomba, zamieszanie. Zamieszanie, ja się tych freakfightów uczę, a tutaj rozmawiałem z wieloma osobami, no różne rzeczy nas spotykają i różne rzeczy będą spotykać na kolejnych galach. Natomiast tak czy owak karta walk jest bardzo mocna, jest freakowa, jest sportowa, są kontrowersje, są, że tak powiem, dymy, są ludzie, którzy się mniej lubią i nie podchodzą z szacunkiem. Ciekawa naprawdę dla każdego, dla sportowców tak jak ja, ale też dla ludzi żyjących z YouTube'a, influencerki i tak dalej. Każdy znajdzie coś dla siebie. Okej. Okay. Natomiast po co 13 walk? Ja nawet godziny powinienem dostać za jutro. Ja to możesz się zgłosić, coś tam wymyślimy. Natomiast bo chcieliśmy tych, o którymi od dawna rozmawialiśmy i wiedzieliśmy, że są w treningu, zrobić im te walki. Żeby po prostu nie mieli okres oczekiwania roku czy kolejnych następnych miesięcy, że skoro byli już u nas dogadani, to dostają tą walkę na pierwszej gali. Tak wyszliśmy z tego założenia. Jest dużo tych walk, ale będzie, mam nadzieję, szło sprawnie. Być może troszkę przyspieszymy pierwszą walkę, żeby w trakcie studio już szła ta w Openie na YouTubie, więc zobaczymy. 13 pojedynków, ja to się boję, że ta gala się skończy, nie wiadomo ile, ale dla was widzów to doskonale, płacicie za pay-per-view i macie w gratisie jakby 5 walk. Dlatego też na koniec no, patrzyliśmy na te walki, może kogoś usunąć, ale nie, no czemu mamy usuwać chociażby... Starczyło nie dawać walki Pudzianowi i Karwatowi. No ale dlaczego, jak już też czeka na tą walkę, przygotowuje się, trenuje i nagle mówimy dzień przed galą, no sorry, wyszło jak wyszło, nie będziesz walczył. No nie, dlatego szybkie zastępstwo i ma tą walkę. Oczywiście rozumiem. Na co czekasz najbardziej? Nie, no, Hajto Bartman zdecydowanie, no też oczywiście Fonfara Najman, bo tam był konflikt słowny i nie tylko, więc chcę też zobaczyć. Natomiast jak tak słucham wypowiedzi Tomka na przykład na ważenie, to ja mam wrażenie, że on tak nie do końca rozumie ten świat.
No, starają się obaj bardzo profesjonalnie podejść jako sportowcy. Tam nie było wyzwisk, ale ja widzę w jednym piłkarzu duże napięcie. Bartman jako faworyt, czyli oczekiwania wobec niego duże, też będzie stres i adrenalina. I zobaczymy, tam te kursy, które gdzieś się pojawiały, nie do końca mi się wydaje odzwierciedlają na to, co się wydarzy. Natomiast ciekawe walki, oczywiście Nicole, Nikity z dziennikarką i tutaj też pewnie wy kibice szykujecie się na to też najbardziej. Kurczę, jutro naprawdę będzie koniec tych wielkich zmagań, ale ten roast sprzed 3 dni, jakśmy siedzieli w tych kamizelkach, no ja nie mogę w to uwierzyć, że nie dojdzie do tego pojedynku. Ale Dominik Pudzianowski, no fajnie, że ma innego rywala, ale zupełnie inny i narzeka cały czas, że 1,91 m, jak ja mam z nim walczyć. No tak, ale przecież ma, wiesz, siłę, no to nie jest profesjonalny zawodnik MMA, on też trenuje od 2-3 miesięcy, nigdy nie miał styczności, jeszcze trenuje piłkę nożną, więc nie do końca jest tak, że ciężko tak naprawdę określić tu jego tutaj zwycięzcę w tym pojedynku, bo tak naprawdę to jest jedna niewiadoma. Okej, okay, a Augustyn bije się dobrze? Tak ogólnie mówisz, że trenuje 2-3 miesiące, ale bił się wcześniej coś? Gdzieś tam prywatnie na plaży się spotyka. Zdarzało, że jak wracał, to miał jakieś bójki, ale to nie jest to samo, co profesjonalnie w oktagonie. Myślę, że nie jest bez szans. Okej, okay. I wziął tą walkę po twoim telefonie tak od razu? No tak, też dla niego to nie było łatwe, bo ja zadzwoniłem do niego od razu, jak wyszła wiadomość o Pawle, więc te zastępstwo szukałem, a ja mówię, słuchajcie, no mam przecież piłkarza, który trenuje i chce walczyć, jest zdeterminowany, żeby się pokazać, bo on to głównie dlatego robi. Zadzwoniłem, Wrocław, Warszawa, 4 godziny i Błażej jest u nas już. Kurde, ciekawa opcja. Magia działania. Jeszcze nie zdążyłem sprawdzić mediów społecznościowych, nie zdążyłem sprawdzić portali sportowych. Czy to już jest głośno całą Polskę Pudzianowskie? Tak, to już widziałem wszystkie sportowe portale od Ekstraklasa Troll, Sportowy Info, Transfery Info, no wszystkie te, których ja na co dzień się obracałem, już piszą, że kolejny piłkarz Federacji Klau, także dużo się wokół niego będzie teraz działo. Jacy piłkarze jeszcze będą jutro na gali? Nie mówię w formie zawodników, tylko po prostu na gali. No będzie Grzesiek Grasiak, będzie Kuba Wawrzyniak, będzie prawdopodobnie Szymon Marciniak, sędzia, który World Cup sędziował. Na szybko jeszcze, poczekaj, Artur Borut prawdopodobnie w narożniku Funfary, więc nie wiadomo. Dużo też, niestety jest na wakacjach, a tak jak Kamil Grosicki, którym dzisiaj jeszcze pisałem i mówi, że szkoda, że nie może być, bardzo chciał, ale Perperview już ma wykupione i czeka. No ale też tacy, z którymi, wiesz, ligowe ekstraklasa, jak Mak Lipski, czy Łukasik Sobiech, dużo piłkarzy z Lecha Poznań. Także każde zainteresowanie naprawdę w świecie tym moim, którym się otaczałem, jest ogromne. No ten świat naprawdę bardzo mocno przesiąkł teraz piłką nożną. Fajnie, zobaczymy, co z tego wyniknie. No to oczekiwania, no, też świat siatkówki też czeka. Dziś dostałem SMS-a, że wszyscy czekają, kibicują na hajto piłkarze oczywiście, ale też od kilku siatkarzy, że liczą, że też na hajt. Nie wiem czemu, co ten Bartman narobił, ale od siatkarzy dostałem SMS, no liczą na hajt. Dobrze, Sławku, dziękuję ci bardzo za oficjalne oświadczenie, trzymajcie się. Trzymajcie się i do zobaczenia.